Zosia i Lusia mają dwie gry wideo, w które chcą zagrać. Planują spędzić dokładnie 45 minut nagranie w obie gry. Postanowiły ułożyć równanie wyrażające zależność między czasem spędzonym nagraniu w Super Bologna Men a czasem poświęconym na nagranie w Musisz przeciąć właściwy kabel. Czy ta zależność może być reprezentowana przez równanie liniowe? No, zobaczmy. Zdefiniujmy sobie tutaj najpierw jakieś zmienne. Bo, czyli tak. Między czasem spędzonym, czyli czas spędzony na graniu Super Bolonia Men, to niech oznacza x. Czyli to jest czas na granie. No, w skrócie napiszę Bolonia. Wiadomo, że chodzi o tą pierwszą grę. A czasem poświęconym na granie. Musisz przeciąć właściwy kabel. To to sobie oznaczmy jako Y. Y to będzie czas nagranie. W skrócie napiszę w kabel, tą grę o kablu. No i teraz wiemy, że chcą spędzić dokładnie 45 minut nagranie. Tyle mają czasu. Może rodzice im dali taki limit. Mają 40 minut nagranie w obie gry. Czyli. Wiemy, że czas, który poświęcą na jedną grę, czyli X, dodać czas, który poświęcą na granie w drugą grę, czyli Y, musi dać w sumie dokładnie 45 minut. Dokładnie 45. Czy to jest równanie liniowe? No tak, to jest równanie liniowe. No ale może. Nie każdy jest przekonany, że to jest równanie proste, jest rzeczywiście, że równanie liniowe, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni w szkole. Najczęściej do równania liniowego w postaci y równa się a razy x dodać b. To równanie w takiej postaci. No to zobaczmy, że to równanie da się przekształcić do równania prostej w tej postaci. No tutaj wystarczy do obu stron dodać minus x, czyli teraz dodam minus x do obu stron. I co wtedy? Wtedy po lewej stronie zostanie mi tylko Y, a po prawej będę miał, bo X po lewej stronie się skrócił, po prawej będę miał właśnie minus X. No i tutaj jeszcze dodać dodać 45. No i to równanie już jest tej postaci, dlatego że 45 to jest B, a A jest równe minus 1. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to mogę napisać to jeszcze raz w takiej postaci. Y równa się, i tutaj mam, właśnie minus 1 razy x dodać 45. I wtedy to jest właśnie moje b, a to jest moje a. Minus 1 to jest moje a. Czyli rzeczywiście da się napisać równanie liniowe, które będzie reprezentowało Zależność między czasem poświęconym na granie w jedną grę i czasem poświęconym na granie w drugą grę. Czyli odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Napisaliśmy takie równanie liniowe.